Siemanko, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku z Farminga 22. Jak widzicie, znajdujemy się na stacji benzynowej, będziemy tankować kombajn i ruszamy do koszenia kukurydzy. Więc już niech się tankuje. Wypożyczyłem sobie header poza odcinkiem i też zobaczycie po raz pierwszy raz na tym kanale akcję z koszeniem kukurydzy na ziarno. Więc nie mogę się doczekać. Okay. 560 euro na paliwo. Kurczę, muszę sobie ten header kupić na wyłączność. Bardzo fajny jest. Żaden kombajn tak dobrze nie wygląda z headerem właśnie do kukurydzy, jak ten. Jak ten John Deere. Ale kurde, jest potężny sprzęciar. Od razu się przetnę przez pole. Sąsiad pozwolił przejechać, także super. No i kurczę, ruszamy z akcją. Trochę tej kukurydzy liczę, że nam sypnie. Ale to się wszystko zaraz okaże. Okej. Super. Widzę, jak wygląda animacja. O, animacja wygląda oczywiście bardzo, bardzo dobrze. Fajnie też kurz ulatnia się z kombajnu. Oczywiście te dwa wielkie pola będę kosił. Zobaczmy, ile tego ziarna nam tutaj sypnie. Mam nadzieję, że będzie to dosyć pokaźna ilość. Oby. Nie przygotowałem sobie jeszcze ciągnika z przyczepą, ale to myślę, że to kwestia 2 minut. Kurczę, ale tej kukurydzy będzie. Pomyślcie, że to będzie jedno pole całe. A jaki besiur będzie. Także ten John Deere. Ten John Deere to w ostatnim momencie kupiłem. Idealnym właśnie. Do tych akcji. Tak jak widzicie, stoi Massey Ferguson. Kiszonkę sobie zrobiłem, zwiozłem trawę jeszcze z drugiego pokosu po raz właśnie drugi do silosa, przykryłem, sfermentowałem, mam ponad 200 tysięcy kiszonki na sprzedaż, także też będzie za to fajna kasiora. Poorałem sobie łąki poza odcinkiem, tutaj myślę, że będziemy siać owiec tam właśnie na tamtym polu też. A na tym wielkim polu, co tutaj będę łączył, to jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wykminiłem, co bym chciał tutaj sobie posiać. To chyba trochę za głośno grę mam. Chciałem sobie przyciszyć, bo nie mogłem się skupić właśnie na tym, co chciałem do was mówić. Chociaż nie, no w sumie pogłośnię sobie, bo czemu by nie? Pracuję moim ulubionym sprzętem na tej gospodarce, czyli kombajnem John Deere'a.
Kurczę, naprawdę uwielbiam ten kombajn. Jak nigdy. Bardzo przyjemnie mi się nim pracuje. Jak widzicie też z oddali, powiększyłem sobie przyczepę, dodałem jak się nazywa, nadstawki. Przez to zmieści teraz ona o wiele więcej zboża. Czyli genialnie. Kurczę, nie mogę się doczekać, aż te pola będą połączone. Naprawdę tutaj będzie kolos. Myślę, że w przyszłym odcinku już będziemy je łączyć. Albo nie, w sumie w przyszłym odcinku to przecież żniwa soi by się przydało jeszcze zrobić. Także te żniwa ruszają w tym sezonie pełną parą. Późną jesienią. Wejdziemy sobie trochę z tej perspektywy, chociaż nie za wiele tutaj widać. Jak możecie zaobserwować. Kurczę. Teraz znowu trzeba się będzie jakoś tutaj przełamać. Dobra. Że w ten sposób możemy pojechać. W tą stronę to raczej bez GPS-a. Tutaj ciężko. Chociaż może złapię to jakoś. Nie. Dobra. 71% zbiornika. Tak naprawdę jeszcze 15% pola, 15% pola może już mam zrobione. Nie wiem, te kukurydzy będzie ogromna ilość na sprzedaż, czyli dobrze. Znaczy, że niedługo sobie będę mógł kupić pole i przygotowywać się pod hodowlę świń. A także kupić beczkę na gnojowicę, jak i rozrzutnik do obornika. Już trochę tego pola jest wymucone. Także jestem zadowolony. Może bym w sumie na jakiś czas zatrudnił pracownika i zamieszał krową TMR, bo muszę to zrobić. Więc może ze dwa razy sobie opróżnię zbiornik, zatrudnię pracownika i zabierzemy się za mieszanie TMR-u. Czyli też po raz pierwszy na odcinku to będę robił. Więc super. Jeszcze nowe zajęcie.
Okej. Zapinamy do Maseja przyczepę. Przyczepa jest teraz mega wysoka. I nad stawkami. I zestaw wygląda teraz, kurczę, potężny. Jeszcze Masejowi trzeba będzie jakieś grubsze opony założyć. Bo też niedługo będzie się zabierał za głęboszowanie. Dobra, tutaj sobie mogę zgasić Maseja. Kurczę. Ależ to wygląda. Jeszcze 15% Okej, można złożyć sobie rurę. I od nowa zacząć zabawę. Przyda mi się też w końcu uruchomić jakiś przemysł. No bo jeszcze tym się nie zajmowałem. Ogólnie farmingu, więc zawsze to jakaś ciekawa nowość. Też po prawdzie się nie mogę już tego doczekać. Ale na wszystko przyjdzie odpowiednia pora. Póki co mam tutaj żniwa. Mam tutaj jeszcze wiele rzeczy do ogarnięcia. Dopiero potem się zajmiemy przemysłem. Jeszcze chciałbym jakieś drzewa posadzić, żeby zrobić pierwszą wycinkę w tym game let's playu, więc też niedługo myślę, że się tym po prostu zajmę. Sadzeniem drzew. Ja sobie nie wyobrażam, ile by to trwało tym dojcwarem, co miałem wcześniej. Oj, bardzo długo zapewne. Jak tym John Deere'em to nie idzie aż tak szybko, jakby się mogło wydawać. Przez to, że ten header jest w sumie dosyć wąski. No ale skoro taki jest przewidziany do tego kombajnu, to takiego trzeba używać. ...34% w zbiorniku. Bardzo sprawnie. Te dwa pola były tylko raz nawożone. No i na tym już tutaj trzeci przejeździk. Zobaczymy, gdzie mnie złapie ten pierwszy, nie pierwszy, drugi zbiornik.
Nawet nie chcę myśleć, ile on ropy spali na te, na tych żniwach kukurydzianych. Ale na pewno bardzo, bardzo dużo. Bram? Jedziemy według GPS-u. Ładna kierownica. Ładnie to jest obszyte wszystko. Tych żniw naprawdę tutaj będzie. Kurczę. Znaczy żniw. Tych plonów tutaj naprawdę będzie bardzo dużo jeszcze do skoszenia poza odcinkiem. Tak mi się coś widzi. No ale dobra. Znowu sobie ciśniemy fulla. Jest przeolbrzymi kombajn. Też kurczę, trzeba będzie pomyśleć w przyszłym sezonie o kupnie tego headera na stałe, żeby nie musieć wypożyczać go. Nie lubię wypożyczać sprzętów strasznie. Osiemdziesiąt dziewięć, zaraz będzie 90. Sobie możemy rurę rozkładać. Procent. A 38% teraz jest na przyczepie po jednym takim zbiorniku. Okej. To ja sobie muszę wyjechać. Zamieszamy jednego TMR-a. Okej.
lecimy teraz z... Mile 6 łyżek może tej kiszonki. Na wysypało mi się z łyżki jeszcze. Potem pies sąsiada Jerry'a. A, druga łyżka. Trzecia. Masej też jest, kurde, przepiękny, no. Też tak idealnie pasuje na to gospodarstwo. Trzystukonna bestia. Dobra, jeszcze dwie łyżki wrzucę. Ja im nie żydzę się na kiszonkę. Chcę, żeby jej miały też dosyć dużo, no bo zrobić kiszonkę, no to jest tutaj nie problem. Że wrzucę jeszcze z pół łyżki. Dokładnie. Okej, łyżkę można odstawić. Trzeba wziąć widełki. Okej. Ale mnie poderwało. I wrzucić po prostu resztę słomy. Do maszyny. Okej, ogarnięte. Teraz siano. I siana cała.
Dobra. Ale to ja sobie muszę jakoś inaczej podjechać do tego. Jeszcze trochę. Okej. O, rzucaj. Niech zejdzie całe. Już mamy TMR. To ile procent tego TMR-u? Kiszonki jeszcze możemy 76%. O, to ja bym jeszcze troszeczkę tej kiszonki doładował jednak. Zwłaszcza, że naprawdę jej mamy sporo. Tam z półtora łyżki jeszcze. Bo troszeczkę się obawiałem, że tej kieszonki za dużo daje, ale... Ale w sumie to nie. Musi jej być. Na ilość. Dobra. To już dam pełne dwie łyżki. By nie było. I można odstawić ciągnik. Dobra, tu już się wymieszało. Teraz to ze torkiem tylko. To prawa mam. Chyba, że ja namieszałem tego TMR. A to mi trigger nie łapie. Nie wiem. O, jest TMR. Okej. No to ja się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.